Od piątku 19 maja w Centrum Kulturalno-Artystycznym można oglądać nową wystawę prac Jerzego Cicheckiego Zmyślone historie. Takie historie, które albo sam wymyśliłem, albo gdzieś zasłyszałem, albo coś skojarzyłem i te obrazy są taką, w zasadzie każdy obraz jest jakimś opowiadaniem, on troszeczkę bez tytułu nie istnieje, natomiast tytuł bardzo dużo jest w stanie wyjaśnić. Łatwopalni, Rejs, Plecak z marzeniami, Cisza czy Księga snów to tylko kilka z wielu tytułów prac pana Jerzego. Są one kluczem do odczytania treści obrazów. Niektóre z nich mają wiele znaczeń i widz sam może ułożyć sobie do nich własne opowiadanie. W obrazach często natrafiamy na skróty i metafory, jak w przypadku plakatu. Jednym z dominujących wątków na wystawie są postaci kobiet ukazane w różnych sytuacjach. Lubię kobiety, jest to najpiękniejsze stworzenie we wszechświecie. Nie ma drugiego takiego. Jeśli ktoś mówi, że żaglówki są piękne, to uważam, że one mogą się podobać okrętom podwodnym. Natomiast kobiety dla nas są najpiękniejsze i zajmują sporo miejsca w moim malarstwie. Poza tym są różne historie, takie naprawdę różne skojarzenia piosenek czasami, tytułów, które usłyszałem gdzieś i ja taki temat sobie po prostu po swojemu obrabiam. Wszystkich przybyłych na otwarcie najnowszej wystawy organizowanej przez gminę Kozienice i Kozienicki Dom Kultury powitała kuratorka Agnieszka Binkowska. Ona też przybliżyła postać autora. Jerzy Cichecki jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w 1986 roku w pracowni malarstwa Jerzego Tchórzewskiego i pracowni plakatu Macieja Urbańca. Specjalizuje się w malarstwie sztalugowym, używając tradycyjnych technik malarskich. Prace pana Jerzego goszczą u nas już po raz drugi. Poprzednią wystawę Jerzy Cichecki miał 7 lat temu. Do Kozienic z wielką sympatią wracam. Jest to przepiękny dom kultury, przepiękni ludzie i naprawdę to jest miejsce, z którego wiele miast w Polsce mogło być dumne, gdyby miało taki dom kultury. Jerzy Cichecki jest autorem wielu wystaw w Polsce i za granicą. Prace artysty znajdują się w prywatnych kolekcjach na całym świecie. Podczas wernisażu rozlosowano też jedną z prac autora wśród osób przybyłych na otwarcie wystawy. Szczęście uśmiechnęło się do pani Genowefy Łukaskiej. Odbył się też konkurs na odgadnięcie techniki malarskiej, jaką posługuje się pan Jerzy. Nagrodę w nim, katalog wystaw KDK, odebrała Barbara Władysława Drachal, która bezbłędnie odpowiedziała, że tą techniką jest akryl. Wystawę Zmyślone historie można oglądać w sali wystawowej Centrum Kulturalno-Artystycznego do 23 lipca.